Cześć, witam. Na początek dwie kasety z filmami. Oto te filmy. To są filmy Kazimierza Kuca. Pierwszy nosi tytuł Sól Ziemi Czarnej, a drugi Perła w koronie. Do tej śląskiej trylogii brakuje mi tylko paciorków jednego różańca. A jeżeli pokazuję filmy śląskie, to już wiecie, że książka też będzie związana z tym regionem. I oto ona, rewelacyjna książka napisana przez Małgorzatę Szejner, zatytułowana Czarny Ogród. Książka obszerna jest reportażem, ale naprawdę rewelacyjna. Małgorzata Szejner skupia się na historii rodu Gisze, którzy posiadali kopalnię i wszystko, co wokół niej się znajdowało. I to właśnie oni wybudowali dzielnicę Katowic zwaną Giszowcem, potem dzielnicę zwaną Nikiszowcem. I cała historia rozpoczyna się jak bajka właściwie, bo autorka napisała tak. 100 lat temu na Górnym Śląsku powstało osiedle, w którym miały rozkwitać cnoty rodzinne i pracownicze. Domy pod wysokimi dachami z gontu stały w jabłoniach, a jeśli któraś zaczynała marnieć, pracodawca wysyłał anioła, wielkiego mężczyznę w czarnych kamaszach, który przynosił zdrowy szczep i stawiał przy furtce. Pracodawca rychło się zorientował, że ten zielony raj nie pomieści wszystkich robotników, jakim mu trzeba. Niemal więc od razu, o parę kilometrów dalej, urządził drugi, lecz zupełnie inny, czerwone miasteczko, zwarte jak twierdza, z bramami prowadzącymi w brukowane uliczki i w dziedzińce ukryte wśród murów. Z czasem związał ze sobą zielone, czerwone i czarne, czyli kopalnię, która powstała już wcześniej, kolejką jak z Luna Parku. Woziła bezpłatnie na szychtę, do kościoła albo na piwo. Oczywiście Gisze, von Gisze nie robił tego bezinteresownie. Wiedział, że robotnicy, których zatrudnia, czyli górnicy, żeby dobrze wydobywali węgiel, muszą mieć bardzo dobre warunki życia. Tam bowiem będą tworzyć rodzinę, będą się rodziły ich dzieci. Oczywiście te dzieci będą również pracować w kopalni. A wszystko zaczęło się bardzo, bardzo dawno, w XVII wieku, kiedy to Adam Gisze, pierwszy z rodu, nabył ziemię, z której wydobywano galen, czyli węgiel. Poznajemy historię kopalni, historię miasta, historię ludzi, którzy tam zamieszkali i właśnie ludzi. Małgorzata Szejnert robi coś wspaniałego, a mianowicie poznajemy, jak już powiedziałam, przez pryzmat losów ludzi, losów rodzin. Wśród tytuły na przykład brzmią następująco. Miłość Doroty Bandurzanki, Wincenty Stacha czyta Krzyżaków, Ewald w piekle. Bracia Polaczkowie na rozstajach, Zegary Grzesia Lubowickiego, Siostry Rysiówny czytają i tak dalej. A więc poznajemy rodziny, ich dzieje. Dzieje uwikłane w historię, bo na tych kartach pojawiają się wojny, plebiscyt, powstania śląskie, II wojna światowa, komunizm. I z biegiem czasu dowiadujemy się, co się stało z dziećmi tych właśnie rodzin. I to jest bardzo świetny zabieg, bo zdążyłam się już zaprzyjaźnić z poszczególnymi rodzinami, z ich, jak już powiedziałam, dziećmi, dziadkami. Zdążyłam się z nimi zaprzyjaźnić i ciekawiło mnie, co będzie dalej, przed jakimi wyborami staną, jakich wyborów dokonają. Martwiłam się, że ktoś zginął, a więc poprzez ludzkie historie poznajemy historię Giszowca i właściwie tej części Katowic. Na końcu książki znajduje się rozdział zatytułowany Grządki domowe, a w niej krótkie biogramy rodzin takich jak Wróblowie, Lubowiccy, Bandurowie i inni. Co
z potomkami dzieje się również teraz. Historia dzielnicy jest bardzo, bardzo ciekawa. Po II wojnie światowej, oczywiście Polacy, czyli komuniści, którzy przejęli Katowice, nadali miastu nazwę Stalinogród, a Giszowiec zaczął być burzony, to znaczy domki, te właśnie domki w Jabłoniach zaczęto burzyć, żeby na to miejsce postawić bloki, bo robotników przybywało. I obrona starych górników, którzy bronili swoich domków, świetnie została przedstawiona przez Kazimierza Kuca w filmie pod tytułem Paciorki jednego różańca, w którym to stary Habryka broni swojego domku jak niepodległości. Nie udaje mu się to i umiera w nowej, wspaniałej willi, bo to już nie jest to. Mam wiele notatek, wiele cytatów, jak widzę, zaznaczonych, ale nie chcę was tymi cytatami tutaj zarzucać i obarczać. Jedynie z całego serca polecam książkę Małgorzaty Szejnert pod tytułem Czarny ogród, który tak naprawdę do końca czarnym nie był. Aha, żebym nie zapomniała, jest tu też element międzyrzecki, z którego się bardzo cieszę. Otóż Ród Gisze, zarząd kopalni, zatrudnił do zaprojektowania miasteczka i wszystkiego, co wokół kopalni się znajdowało, zatrudnił dwóch najwybitniejszych ówcześnie architektów, braci Cille, którzy ten plan stworzyli i nadzorowali jego wykonanie. I otóż dowiedziałam się, że ci bracia urodzili się w Międzyrzeczu, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w XIX wieku i do 1945 roku miasto nazywało się Meseritz, ale jest to powód do dumy dla nas, Międzyrzeczan, że tacy wybitni architekci właśnie stąd się wywodzili. Muszę to zbadać w naszym muzeum, jak głęboko ta rodzina była zakorzeniona w naszym mieście. Czyli są w tej książce perły. Jest tutaj mnóstwo informacji, ale podanych, jak mówię, poprzez ludzkie losy. Czyta się książkę wspaniale. Naprawdę polecam wszystkim, którzy tak jak ja na Śląsku byli tylko raz w Chorzowie, jak już powiedziałam, ale myślę, że zainteresuje ona rodowitych Ślązaków i ludzi, którzy tam się urodzili i mieszkają od zawsze. Polecam Czarny Ogród Małgorzaty Szejnert. Dziękuję. Do zobaczenia.